Japonii Nowy Rok spędza się w świątyni. Przed wejściem należy się dobrze obmyć. A tutaj czeka na nas niekończąca się kolejka ludzi. Tak więc Nowy Rok w Japonii zaczyna się od czekania w kilometrowej kolejce. Wszyscy się ustawiają po to, aby choć przez chwilę pomodlić się przy ołtarzu. Następnie zawiesza się noworoczne życzenia napisane na karteczce. Godzina jest już po 12 w nocy, a wciąż przybywają tutaj nowi ludzie. Mimo że jest bardzo zimno, panuje tutaj wspaniała noworoczna atmosfera. Po drugiej stronie ulicy mamy część rozrywkową. Jest tutaj pełno restauracji, barów. Można tutaj zjeść i ogrzać się gorącą sakę. Można tutaj kupić mnóstwo owoców morza, ryby, smażone kalmary, pieczona ośmiornica, japoński smażony makaron lub nawet bardzo znany japoński placek. Oto moja gorąca sake. Jest tak gorąca, że ledwo mogę utrzymać ją w rękach. To najlepszy napój na taką okazję i zimną pogodę. I do tego smażony makaron i mamy niezłą ucztę noworoczną. Są to tylko festiwalowe dania, bo prawdziwy Nowy Rok rozpoczyna się 1 stycznia specjalnie przygotowanymi, pysznymi daniami. Ja tymczasem idę zjeść mój makaron i wypić moją gorącą sakę. Żegnam się z Wami i do usłyszenia!